Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Demolidias i zapraszam na drugi materiał z serii Zagrajmy w Salt and Sacrifice na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, serdecznie zapraszam, żeby to zmienić, a wtedy na pewno nie przegapicie żadnego odcinka. Tymczasem oczywiście ruszamy dalej z naszą wyprawą, z naszą eksploracją i widzę, że nawet i te kamienie tutaj regenerują się, także jest to bardzo przyjemna sprawa. Przerzuciło mnie troszeczkę tutaj wstecz, to znaczy do tej bazy wypadowej po zakończeniu tamtego odcinka i postanowiłem, że to nie jest wcale takie złe, bo możemy tę sytuację wykorzystać, aby podejść sobie tutaj do tego posągu i zobaczyć, jak wygląda po pierwsze levelowanie. Potrzebuję 400 soli, no to nie zwróciłem od razu ostatnią uwagi i w lewym dolnym rogu mamy paseczek taki. Jak ten pasek się zapełni, to znaczy, że możemy po prostu polewelować, jeżeli dobrze rozumiem. Natomiast tutaj mamy też drzewko umiejętności, no i tutaj zaczyna się już prawdziwa zabawa. Oczywiście na razie nie mamy tych pereł chyba, to punktów resolve, po prostu, nie wiem w jaki sposób tutaj dokładnie to przetłumaczyć można będzie, ale no, mamy też punkty woli i generalnie to były białe perły i czarne perły w poprzedniej grze. To zdobywamy co jakby każdy wydany punkt na rozwój postaci. No i powiem wam, że akurat jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, to właśnie jest naprawdę ono potężne. Prawie jak złote drzewo w Elden Ring. To są generalnie te elementy, które naprawdę jakby powodują, że w tych produkcjach od Sky Studios możemy stworzyć postać na mnóstwo sposobów, nie? W sensie serio możemy obrać tyle totalnie różnych gałęzi rozwoju, ścieżek niekonwencjonalnych, że serio łatwo jest dostosować postać do własnych jakichś preferencji. Ale na razie tego nie mogę zrobić. Muszę dozbierać sole do 400. No a żeby to zrobić, no oczywiście musimy się przejść do miejsca, w którym ostatnio zginąłem. No, możemy kotka pogłaskać. Nie, ale wiecie co, zobaczymy się już na miejscu po prostu za moment. To była jaskinia, w której był ten naprawdę mocarny halabardnik chyba, tak mi się wydaje. No i dobrze, jesteśmy już w osadzie. Zobaczmy w takim razie tutaj jeszcze, czy na pewno... No nie, nic nie porobimy więcej. Możemy przyspieszyć, co prawda. I nie jest to głupi pomysł. Dobra. Można powrócić do obozowiska od razu. Napisaliście, że lokacje w Salt and Sacrifice troszeczkę będą się swoją konstrukcją... O kurde, ej, to jest fajna, tak? Bardzo skuteczne, że lokacje się troszeczkę różnią od Salt and Sanctuary. Mianowicie nie mamy takiego stricte otwartego świata, a mamy raczej takie lokacje odseparowane od siebie, które są bardzo ciekawie w ogóle zaprojektowane. Mamy tutaj różnego rodzaju skróty, jakieś ścieżki, które są do zblokowania później i tak dalej. Ale no, to są lokacje odrębne, do których możemy się teleportować właśnie z naszej głównej osady za sprawą tej bramy teleportacyjnej, co generalnie, no nie wiem czy... O Boże, prawie zginąłem. Co nie wiem, czy będzie najlepszym pomysłem na świecie, no ale zobaczymy po prostu, jak to tam będzie wyglądało już w trakcie naszej zabawy. Czy ten pomysł będzie na pewno lepszym niż generalnie otwarty świat. Ja przyznam, że troszkę się tym zmartwiłem, natomiast jak tak teraz się zastanowiłem, tak wiecie, po tym jak tą informację przeczytałem, to się zmartwiłem, ale troszkę się zastanowiłem i powiem szczerze, może to mieć też swoje plusy w takiej grze jak Salt and Sacrifice. Dlaczego? Słuchajcie, w mojej opinii problemem było po pierwsze to, że nie było mapy i jest to na pewno skomplikowane, bo mamy tutaj wiele miejsc, do których musimy powrócić, nie możemy sobie niczego zaznaczyć. No trzeba mieć po prostu w głowie mapę całego świata, nie? I problemem tutaj w poprzedniej grze było też to, że te lokacje czasami były niesamowicie po prostu wręcz oddalone od siebie. Dosłownie musieliśmy biec na przykład 10 minut i pamiętać dokładnie wszystkie przejścia, żeby wszystko zrobić prawidłowo, nie? O, swoją drogą mam 414 soli, co oznacza, że moglibyśmy polewelować, ale spróbujemy może raz zawalczyć sobie jeszcze raz tutaj z tym gościem. Nie wiem, czy to jest mądre, czy nie. Obawiam się, że nie. Ale jedną próbę chociaż jeszcze podejmę. O Boże, nie chciałem się wyleczyć teraz. Dobra, nie, wiecie co?
Nawet nie będę tej próby podejmował, widzę, że to nie ma totalnie żadnego sensu. Ja już i tak się pozbyłem po prostu butelek do leczenia. Co nie jest najmądrzejszym pomysłem, ale dobra, możemy przejść tędy w takim razie. Na zewnątrz, proszę bardzo. Graymosmire. Co to jest? Weasleaf. Nie wiem, do czego one będą służyły. Akurat te... Akurat te roślinki. Ale wiecie co? Skoro tutaj mamy punkt odpoczynku i regeneracji, to... Znaczy regeneracji zapasów i odpoczynku w sensie regeneracji zdrowia, to możemy w zasadzie spróbować zawalczyć z tym bydlakiem, który tutaj jest. Czemu nie? Kurde, no to nie mam nic do stracenia, nie? Ła. Mogłem polewelować w sumie. O Boże. Gość jest naprawdę mocarny. Dobra, podniosę moje doświadczenie i wykorzystam je najpierw. Zobaczymy, jak wygląda rozwój postaci i wrócimy tu. Także teleportacja do obozowiska. Jakoś mega daleko nie byłem. Oczywiście będę musiał początek tej lokacji przejść ponownie, będę musiał to wszystko przebiec i tak dalej. Nie, więc z tym trzeba się liczyć. Jest to jakiś taki aspekt, który troszeczkę zniechęca na pewno od tego, żeby wracać i rozwijać postać. Szkoda, że nie możemy przy tych punktach, powiedzmy tych takich checkpointach rozwijać naszego bohatera. No ale może to będzie miało sens. Na razie nie jestem do tego do końca przekonany. Zwiększymy sobie zdrowie, słuchajcie, tym, a także dostaniemy czarny kamień gwiazdy, czy tam... No, powiedzmy tak. Dobra, niech będzie, czyli w ten sposób sobie rozwijamy. Mamy ogólnie rozwój postaci, czyli trochę nam się życie zwiększa i tak dalej. No i teraz dopiero rozwiniemy faktycznie, powiedzmy, statystyki czy możliwości naszej postaci ze sprawą wyboru kierunku rozwoju. Możemy dać jeden punkt na przykład w zręczność, czyli zwiększymy nasze obrażenia zadawane bronią właśnie skalowaną ze zręcznością. Można też nastawić się na siłę, czyli oczywiście broń z siłą, ale także tutaj powinna być jakaś możliwość rozwoju bardziej postaci. Możemy zwiększyć nasz maksymalny poziom tutaj skupienia, tutaj można zwiększyć maksymalną liczbę punktów staminy. No ja myślę, że możemy pójść w zręczność, jeszcze tego się upewnię co do tej broni, jestem niemalże przekonany, ale nie, to jest niemalże, a nie w 100%, więc zobaczmy. Gdzie to jest w ogóle skalowanie zaznaczone? To jest dobre pytanie. Może trzeba wejść w broń najpierw. Item find... u góry. Dexterity scale B. O kurde, świetne jest to skalowanie. No to oczywiście... wybieramy w takim razie zręczność, jak najbardziej. Nie będę jakoś bardziej... może... bardziej ofensywny, znaczy nie będę mógł więcej ataków wyprowadzać, ale będę miał te ataki na pewno mocniejsze, co już i tak będzie fajnym wzmocnieniem. Nie wiem, czy to odczujemy na tym przeciwniku, zobaczymy. Biłem go po 11, jak dobrze pamiętam. Ale dobra, przeniosę się w takim razie do niego i zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Nie będę jakoś go tutaj hardować przez cały odcinek, bo to nie ma sensu. Jeszcze jedna, dwie próby i pójdziemy dalej. Trochę irytujące jest to, że za każdym razem... A nie, już nie musimy tego ustawiać za każdym razem. Dobra, ale szkoda, że ten portal i tak gaśnie. Myślałem, że za każdym razem musimy te kamienie w odpowiedniej kolejności ustawić. Zwracam honor. Ciekawostka. Przechodząc przez jaskinię, znalazłem też w ciele aszpyr, czyli podstawowy taki materiał, który służy nam do wzmacniania naszego ekwipunku. Mamy już dwie takie sztuki nawet. Tej pierwszej nie zauważyłem, kiedy ją zdobyłem, ale tak was informuję tutaj. Także będziemy w stanie w końcu może jakoś też wzmocnić postać. Oczywiście nie będę teraz tam znowu leciał, bo przed chwilą wróciłem z tego naszego obozowiska, ale okej. Okay. Teraz pójdziemy do tego mocnego wroga i zobaczymy, jak mi z nim pójdzie po prostu. To jeszcze sobie... możemy podnieść. Bloodberry, proszę bardzo. Dobra, oto i miejsce starcia. A może mnie bije mi się 11, może chciałbym 11 bić, tak sobie wyobraziłem to. W sumie atak na sprincie nie jest złym pomysłem, wydaje mi się. Trochę ta regeneracja staminy kuleje w moim przypadku. Kurde, że on się jeszcze blokuje tak dobrze, nie? Dobra, wyczekajmy go. Aha, dobra. Odwrócił się. Ale teraz weszło w niego. No, we mnie też! O kurde, nie w tę stronę! Cholera, tak ładnie szło! Ciekawe, że on ma życia, nie? Bo jak ma ze 100 ileś, no to w ogóle to nie ma totalnie żadnego sensu. Dobra, wiecie co? Podniosę to i lecimy dalej z eksploracją. Na niego jeszcze przyjdzie pora. Coś mi mówi, że to jest ewidentnie taki przeciwnik na zasadzie... takiej, wiecie, blokady trochę na początku gry. Trochę ma pokazać nam, jako, wiecie, graczom, że
No nie jesteśmy za bardzo... O Boże. Za bardzo wyekspieni, że to nie jest miejsce dla nas na razie. W ogóle to jest jakaś pieczęć, też wątpię, żebyśmy byli tam tędy w ogóle w stanie jakoś przejść. Do kurde, on tu potrafi wejść. Co za gościu. Szkoda mi trochę było bomb na niego. Kiedy no nie wiemy, czy one po pierwsze są w ogóle skuteczne, a po drugie... Ile on potrafi wytrzymać też, nie? Ile ma życia. Może by się okazało, że on jakoś się odbije na przykład. Nie no, bez jaj. Uryx! Szyjnik uszu? O kurde. No to mamy pierwszego prawdziwego bossa na naszej drodze. Salt and Sacrifice. Świetna muzyka. O kurde, to jest blokada. Dość mała jest ta arena do walki z nim. Dobrze, że broń ulepszyłem w takim razie. Dobra, nie ma co aż tyle atakować. Zróbmy trochę jakiś dystans. Wydaje mi się, że blokowanie nie będzie miało za bardzo sensu w przypadku takiej walki. Teraz tak, regeneracja znowuż. Dwa ataki to jest myślę max. Potem już mi brakuje staminy na uniki. Plus czasu. O, to go na chwilę jakby... Jak wytrąciło z równowagi jakby. Teraz jakby znowu staminy nie zostawiłem. Muszę jeszcze wyczuć, ile ten atak dokładnie mi zabiera, ile uniki mnie kosztują. Mojej wytrzymałości, bo... Inaczej to daleko nie zajada. Nie no dobra, może bez łuku. Chociaż 12 obrażeń. Piechotą nie chodzi, jakaś dobitka na przykład na dystans nie byłaby złym pomysłem, myślę. Dobra, wyleczmy się. Kurde, powiedziałem dwa ataki, a robię trzy. Widać, że już mu się odpaliła druga faza, bo znacznie bardziej takie agresywne podejście sobą reprezentuje. Jakieś obroty jeszcze, kurde. O, takie serie ciosów odpala teraz. No i znowu trzy razy. No i kurde, zginąłem przez to, a był na spokojnie do zrobienia za pierwszym razem, nie? Ja pierniczę. I zostałem wyeliminowany. No te bomby ewentualnie mogą być, albo... Toporki nawet. Nie wiem, czy to nie jest jednorazowe w ogóle. Dobra. Do dwóch razy sztuka w takim razie, nie? No ma uszy na tym naczyniku, rozumiem twój przydomek, no. Nie jest to... jakaś tajemnica wielka. O co chodzi w twoim imieniu. O Boże. Walka bardzo sprawiedliwa, nie odczułem jeszcze jakichś problemów, nie wiem, z hitboxami czy coś takiego. Bardziej w sobie jest, widzę problemy. Dobra, nie wiem co to robi, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to nie jest do koopa jakiegoś przedmiot. Musiałbym zobaczyć opis tego zdecydowanie. Bo tak, to ciężko powiedzieć. Dobra, możemy jeszcze się wyleczyć na przykład. Ciekawe, czy to działa tak jak w jedynce, że jeżeli oberwę w trakcie regeneracji zdrowia, to owa regeneracja się od razu już anuluje, w sensie zatrzyma się. Kurde, ale stamina byłaby naprawdę OP. Potrzebuję trochę więcej. Szczególnie myślę, że to byłoby przydatne na takiej szybkiej broni, na której możemy troszeczkę więcej ataków wyprowadzać. Mocne ataki chyba są troszkę bezużyteczne na tej akurat katanie. Bo możemy tym ostrzem aż dwa ciosy wyprowadzić praktycznie w tym czasie co jeden mocny. W sensie aż będziemy w stanie pomocnym dojść do kolejnego ataku, o. Bo bardzo długo trwa podniesienie się postaci po pierwszym uderzeniu. Zobaczcie no, o kurde serio, taki combo? No to do trzech razy sztuka w takim razie. No nie ma innej opcji, no musimy go w końcu pokonać, żeby jakoś progresować. Amunicja mi się uzupełniła też, nie wiem w sumie czy ja ją zdobywałem z przeciwników, czy skąd. Ale wiecie co mi się bardzo podoba, względem jedynki, że mamy tutaj bardzo, bardzo krótką drogę do bossa. To jest super, nie marnujemy czasu na przebieganie. Dobra, po dwa ataki, będzie git.
Jakbym tylko po dwa ciosy robił, to... To powinien być no hit. Jeżeli to rozegram dobrze. Ciekawi mnie mechanika, że tracę zdrowie w sumie po każdej śmierci. Ciekawe, do jakiego poziomu pasek zdrowia mógłby zostać zredukowany. Do połowy, jak Dark Souls 2, czy... Kurde, jeszcze bardziej dotkliwa będzie tutaj jakaś kara. Czasami warto do niego odejść, żeby sobie trochę tej staminy właśnie podregenerować. O Jezu, i trzy ataki, ale to już niechcący zrobiłem. Dobra, odejdźmy. No trzeba znacznie szybciej teraz się leczyć. No i znowu te trzy ataki mi weszły. Nie wiem, kurde, czemu, no. Chyba w tych emocjach już, kurde, nie czuję tego za bardzo. Powinien za pierwszym razem paść, a mnie teraz ciśnie i nie podoba mi się to w ogóle. Ach. To co, do czterech razy sztuka. To jest takie zwolnienie tempa. Jak w jedynce, kiedy wchodzimy na bossa. Nie no, bez jaj. To były dwa ataki teraz. Ej, ale chyba jednak ten pasek zdrowia już się nie redukuje, bo nie odczułem tego. No, cholera jasna. No i znowu te trzy ataki mi wchodzą. Muszę to wyczuć bardziej. Czasami nawet jeden wystarczy. Aj. Akurat to wytrącenie go z równowagi troszkę mi przeszkodziło. Bo musiałem dwa razy unik zrobić przez to. Znaczy oczywiście jest pomocne, ale... Nie wyczułem tego, że akurat w tym momencie do tego może dojść. Bo tak tam wyprowadził trzeci, czwarty atak na spokojnie. No i się zaczęła druga faza. Chyba już po jednym uderzeniu warto tu się leczyć nawet dla pewności. No dobra, teraz miałem więcej szczęścia niż rozumu. No nie no, bez jaj, na hita jestem? To jest pierwszy boss, gdzie jestem na hita? To jest trochę absurdalne. W sensie, dlaczego na hita? Jak mnie zabił po trzech uderzeniach, bo po pierwszym uderzeniu nie mogłem już nic zrobić. Nie mogłem w żaden sposób zapobiec tym kolejnym ciosom. Moja postać była już jakby, wiecie, oszołomiona. Dziwne to jest. Okej, okay. Będzie ciężko. W tej serii. To walka jest sprawiedliwa. Możliwe, że kwestia klasy. Mamy za mało witalności tutaj. Odzywa się. No ale i tak wszystko, jak widzicie, jest na spokojnie do uniknięcia, nie? Tylko, że... Kurde, no. Jeden błąd i nie żyjecie. To już można się kłócić, czy jest sprawiedliwa akurat ten atak w drugiej fazie, no ale... Co do zasady... Można się... Wiecie, mieć różne podejście do tego, ale... Jak na pierwszego bossa, to ma tak. Bardzo nierówny poziom trudności, bo generalnie ma dość czytelne i takie proste ataki. Natomiast to, że nas potrafi tą serią sprzątnąć, to już myślę też z automatu powoduje, że to nie jest taki mega prosty boss, nie? Bo te ataki też nie trwają pół godziny. Tylko ta seria się rozpoczyna od szybkiego cięcia. Kurczę, jakby nie było. Czasem to jest kwestia farta, czy przeżyjemy. O Boże, on się odwrócił w moją stronę. Trzeba pamiętać, że on przechodzi do tego kolejnego ataku po tym. Dobra, mamy cię! Ryk się w takim razie. Wreszcie! Choć przyznam, że było to ciężkie zadanie. Champion, zdobyto nowe trofeum, przeciwnik zgładzony. No i mamy aszpyr kolejny. Mamy też pudełeczko jakieś. I w zasadzie
Mam aż 1138 soli. Nie wiem, czym są te punkty, te 237, szczerze mówiąc jeszcze. Możemy sobie odpocząć. Do obozowiska chyba na razie nie będziemy lecić, tak myślę. Zobaczymy tylko, co tu jeszcze jest dalej. Być może nawet będzie jakaś taka szybsza droga powrotna do obozowiska. Jeżeli nie, no to myślę, że można by było wtedy dopiero do tego obozowiska powrócić. Zobaczymy, co na nas czeka dalej po prostu. No dobra, mamy... w ogóle... Nie wiem, czy to można zdobyć jakoś tak skacząc. Nie, to chyba w ogóle nie są żadne znajdźki nawet. O kurde, to było bolesne. On wstanie? O dziwo, nie. Co my mamy? O Boże, zdobyliśmy kotwiczkę, słuchajcie. Okej. Czyli to są punkty do korzystania z kotwiczki, ale jaja, no właśnie kotwiczka pokazywali na trailerze, to widziałem, ale że tak szybko będziemy mogli z niej korzystać, to nie spodziewałem się. Proszę bardzo. Ale fajny patent. To chyba musimy powrócić do obozowiska i będziemy w stanie teraz też... Ej, tam w prawym dolnym rogu coś jeszcze mamy. Ale chyba będziemy w stanie się przedostać teraz do różnych wcześniej niedostępnych w ogóle miejsc. Nie ma tam niczego. Może tutaj by coś było, skoro tam coś widać. Ale chyba nie ma tu niczego jednak ukrytego. Żadnej iluzorycznej ściany, ani nic takiego. Bardzo szybko tak, nie? Dostaliśmy tego typu narzędzie. Może nie będziesz tak ogromnego backtrackingu w tej części. No teraz pamiętam, że tam przy obozowisku były takie gałązki, więc tam też moglibyśmy wejść teraz jakby no do wielu wcześniej niedostępnych miejsc, co prawda. Też i tutaj jest kolejne przejście, ale o obozowisku oczywiście będę jak najbardziej pamiętał. No dobra, mamy kolejny taki punkt. Myślę, że możemy do obozowiska w takim razie na spokojnie teraz powrócić, skoro zrobiliśmy te takie naprawdę pokaźne, powiedzmy, zasoby. Nie wiem, czy jakoś zareaguje. Champion. Dobrze. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Dobra, to widzimy się przy miejscu, w którym możemy rozwinąć naszą postać w takim razie. No i dobrze, czas na rozwój postaci. I myślę, że nie tylko jeżeli chodzi o level, ale również... Ach tak, tak, dobra. To jest w ten sposób. Dajmy tyle soli. Ale również spróbujemy ulepszyć naszą broń u kowala. Myślę, że to jest dobry pomysł. Weźmy tak, w drzewku umiejętności i... myślę, że jeden punkt staminy by mi się bardzo przydał w tym momencie. Dalej oczywiście możemy sobie rozwijać staminę. Tutaj można zwiększać siłę skalowania bronią, które mają skalowanie ze szczęściem. Można też krótkie łuki ulepszać, łucznictwo generalnie. Ale pójdziemy dalej w zręczność oczywiście. To będzie moja taka podstawowa broń, myślę. Co mamy tutaj w ogóle? Hide Blade. A, to jest umiejętność nowej klasy. No dobra, czyli też można zwiększyć sobie po prostu zręczność na naszej klasie jakby. I tutaj dalej. To może warto byłoby też pójść właśnie w umiejętności klasowe moje. To będę musiał mieć też na uwadze. Zdjęłem punkt witalności jeszcze będzie do zdobycia. No dobra. Czyli te złote umiejętności są istotne. Class ability kolejne, dobra. Trzeba będzie to zrobić. Musiałem troszeczkę bardziej się rozejrzeć, żeby to... zauważyć. Ciekawe, co tu będzie. Guiltness Shard. Okej, jeszcze do końca nie wiem, do czego to służy. Ale w pożądalu. Mamy kolejny przedmiot i przy okazji mamy możliwość stworzenia ekwipunku, a tu możemy ulepszyć obecne rzeczy. Patrzcie, mamy Ashper. Aż 3 sztuki, tylko jedna jest wymagana. Także czemu nie? Myślę, że możemy. To chyba kosztuje tylko te składniki. Dobra, 2 razy sobie broń ulepszymy. Też skalowanie mi to nie podbiło. Nie mamy żadnych receptur do tworzenia nowego uzbrojenia. No i dobra, wydaje mi się, że w takim razie to by było
wszystko, co możemy w tym obozowisku zrobić i co chcę zrobić. Po 15 teraz bijemy. Myślę, że to i tak jest za wcześnie, żeby się mierzyć z tym pierwszym przeciwnikiem, którego widzieliśmy, ale okej. Zobaczmy tylko tak, czy nie mogę przypadkiem... Ojej, nie to chciałem zrobić. Czy nie możemy ulepszyć naszych buteleczek? Mamy zielone już, natomiast nie mamy takiego kwiatka jeszcze. Czy, przepraszam, serca. Chyba serca, nie jest to podpisane w żaden sposób, także mogę się tego domyślać. Ale tak mi się wydaje. Dobra, lecimy w takim razie do nowego miejsca, bo tu chyba już niczego nie było więcej, co bym mógł chwycić kotwiczką, tak mi się wydaje. Niestety. Ale fajnie, że było cokolwiek w sumie. No, nie widzę niczego. Dobra, to widzimy się w nowych terenach. Jesteśmy przy tym pierwszym punkcie i tutaj też możemy przecież się przeciągnąć. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Hey there! Jesteś inkwizytorem, czyż nie? Ten rytuał i te sprawy? Tak. Słuchaj, jeśli uda ci się wejść na te klify za nami, jest tam drzewo na samym szczycie, mówiące drzewo. Powiedziało mi, że chcę porozmawiać z kimś, kto pożarł serce maga. Zrobiłeś już to? Pożarłeś serce maga? Być może to czas, kiedy rozpoczniesz swoją przygodę. No i generalnie widzę, że tutaj mamy dość istotne info. Zdaje się, że na razie nie mamy też za bardzo czego tam szukać w tym wypadku. Także to sobie na razie po prostu zostawimy, ale będę miał to w pamięci. A teraz przejdziemy do tej ścieżki za bossem. Zobaczymy, czy być może tam będzie coś nowego i interesującego. No dobra, czeka nas teraz w takim razie chyba wspinaczka tutaj w tym nowym miejscu. Ewentualnie można by było przejść na prawo. Tu mamy jakieś jeszcze kopalnie. Albo można będzie się tędy wspiąć. Dobra, przejdziemy najpierw przez kopalnię może. To jest takie, wiecie, półpiętro powiedzmy. Brama, chyba nie do otwarcia. Ze złej strony wbiłem. Fajnie, że taka fizyka tutaj też jest, a nie jest to tak typowo sztywno skryptowane, że nas tam przerzuci. Wypada żelaza jakaś wypadła. Bardzo dużo tych składników w ogóle mamy, ale jednak one nie służą, jak widać, do ulepszania broni. Page of Curse, to jest coś takiego. Z tego co pamiętam, te kartki, właśnie na przykład klątwy, krwawienia i tak dalej, one służą do nałożenia specjalnego efektu na naszą broń, dzięki czemu zadajemy dodatkowe obrażenia. Tu jest pewnie znowu jakaś pieczęć. Dokładnie, musimy dwa serca magów pożreć, żebyśmy mieli w ogóle jakikolwiek dostęp. Kurde, można iść jeszcze wyżej, albo w prawo. Już tam się tak zaczęła chyba gra na dobre. Już mamy dwie, jeśli nie trzy nawet w sumie ścieżki, bo ten NPC była na zewnątrz tutaj, co teraz jesteśmy przy tym kamieniu. Możliwość spinaczki na górę. No i jeszcze tą jaskini mamy, w której też samej jaskini mamy dwa lub być może nawet i trzy przejścia, nie? Tu chyba potrzeba jakiejś zdolności grawitacyjnej czy co, żeby wejść. Dobra. To już nam się jedna opcja w takim razie wyczerpała. Ale i bez tego sobie poradzimy. Chyba. Kurde. Się nie opłaca blokować was w ogóle. Serio. W ogóle nie ma to sensu. To nie wygląda jak dobry pomysł. Chodźmy tędy. O kurde, to jest ten bydlak. Dobra, nie toperze, bo to takie, wiecie, małe, a przeszkadza. I pięknie! Kto wie, być może ten awans w staminę jakoś mi tutaj umożliwił wygranie. I dokończenie mojej morderczej serii. Nie chwycimy się tam niczego. Także o tej ścieżce mogę zapomnieć i... Tutaj od razu mówię, postaram się robić jak najwięcej w tej grze, ale na pewno nie uda mi się jej zrobić tak typowo na 100%, bo tu jest za dużo tych miejsc, nie? Tu nie ma żadnej mapy, nie ma znaczników, ja nie spamiętam tych wszystkich przejść. To jest, no, niemożliwe. Gra, coś czuję, że i tak będzie ogromna. Jedynka była naprawdę mega długa jak na grę niezależną, tworzoną przez bodajże dwie osoby. Nie wiem, jak tutaj w przypadku tej części to się prezentuje. W sensie dosłownie, małżeństwo robiło poprzednią grę, nie? O, proszę bardzo. Obelisk. I mamy chyba w końcu naszą wioskę tytułową. Lekko opustoszałą, to znaczy spotkać tutaj możemy nie takie istoty, jakich byśmy pewnie oczekiwali. Tu była jeszcze
kasa. Okej. Okay. Czyli jak w jedynce po prostu, no, sole i złoto. Aha, kiedy się tak łączy. No dobra. No dobra, to ma sens w takim wypadku. Jeszcze wnętrze jest. Co to jest za ustrojstwo? Named Mage Hunt Discovered. Pożryj Arzantina. No, możemy rozpocząć. Rozpocznę w takim razie tropienie i polowanie na tego maga. Z opcją otwarcia sobie skrótu, jak rozumiem. Tak jest. Znaczy, skrótu, no, możemy też tamtędy przeskoczyć. Czy ta jakby magiczna smuga w jakiś sposób mnie prowadzi do tego czarodzieja? Chyba tak. Chociaż okej, dobra, może nie będę zamiennie mówił maga, czarodziej, bo to nie do końca jest to samo. Ej, dobra, zobaczymy jeszcze górę może najpierw. Chociaż mnie prowadzi w prawo. No, to mnie ewidentnie tam prowadzi. Nie, dobra, to pójdziemy najpierw w kierunku maga, żebyśmy mogli jakoś ruszyć nasz główny wątek. A górę jeszcze sobie zobaczymy. Oh shit! Ej, dobra, ja się nie spodziewałem, że on tutaj się od razu zrespi. Jest jakie to jest przerażające. Mhm. Nie wiem, sobie tak uciekać będzie. O kurde. To coś Makin wspominał, że jest to dość irytujący motyw w tej grze. Znaczy, jak długo to polowanie będzie trwało w ogóle. Nie zaskoczymy tu. Cholera. Ciekawe, czy on walczy z nimi, czy on nie respi? Bo ja nie rozumiem tego do końca. A nie mam farta w sumie, że to przeżyłem. I najgorsze jest to, że teraz mnie to kieruje na dół. Czy co, on do tej jaskini uciekł? No, chyba tak, szczerze mówiąc. Tak to rozumiem, że on jest gdzieś tutaj teraz. A ja mówiłem, że backtrackingu może nie będzie za dużo, nie? A tu proszę, mamy mechanikę magów, którzy są fanami backtrackingu. Ej, tutaj jest w ogóle. O kurde. Przesiąknięty magią tego hehe maga. Widać po oczach to było. Srebro. To już nie pierwsze takie zdobyliśmy, ale... O, jest jaszper, świetnie. Możliwe będą kolejne jakieś wzmocnienia mojej broni. Jest mag. No dobra, chociaż nie trzeba na ślepo tego szukać, to jest ten plus, na pewno. O, żeż ty, co to jest za bydle? Nie, no bez jaj. Noż bez jaj. Dobra, wszystko na raz padło. Ale farta miałem, że tak się akurat złożyło. Nie no, znowu to respisz? Nienormalne to jest. Bardzo mocny stwór. Więc taki widać w ogóle jakby nie z tego świata, nie? No i dobra. Tędy mnie teraz to kieruje. Ja już nie mam żadnej butelki do wyleczenia. Ale możemy chyba sobie tutaj odpocząć, co? Dokładnie. No wiecie, celem nas, jako inkwizytora, który chce odkupić swoje grzechy, no jest właśnie polowanie tych magów, ale co oni takiego złego zrobili? Czym oni sobie zaszkodzili? Czy może to, że właśnie po prostu uprawiają, pałają się magią? Może to już jest wystarczający powód dla inkwizycji, żeby ich ścigać i mordować? No jest to ciekawe. Być może ci magowie wcale nie są źli. Nie wiem, jakie cele przyświecają tej organizacji, której my służymy w tym momencie, trosząc się o własne życie. O kurde. Arzantin. Nieustanna furia. Dobra, ale przynajmniej full HP nie ma. Czyli to, co robiliśmy w lokacji, nie zostało bez celu. Kurde, ale dwóch bossów w jednym odcinku. No tego bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Ja pierniczę. No magia jest naprawdę mocna. Przynajmniej była w poprzedniej części. Powiem wam, że strzelanie z łuku to jest generalnie dramat w tej grze, naprawdę. Kurde, widzę, że on też płonący miecz ma, który mnie na chwilę podpala. I co, mamy go chyba? Trzeba spożreć jego serce w takim razie.
kurde, nie to. O kurde. Skopałem to i on się zregenerował. No przez to, że tam coś leżało, no. Aha, po prostu kliknąć wystarczyło, a nie przytrzymać. O mój Boże. Nice, ale można powiedzieć, że za pierwszym razem. Piromanta. Mag pożarty, nasz pierwszy. Mamy 250 sztuk srebra. Nie, no i mamy taką powłokę z tego maga. Ty głupcze, żałosny głupcze, potrzebuję płomienia, potrzebuję furii. Dlaczego powstrzymałeś mój gniew? Dlaczego? To jest moje zadanie jako inkwizytora. Czy pomściłem tych, których zabiłeś? Furia ognia oczyszcza. Czempioni popiołu. Potrzebowałem ognia. Potrzebowałem płomienia. To zimno mnie przytłacza. No i umarł. Blazepear. O kurde. Dużo przedmiotów związanych właśnie z ogniem zdobyliśmy. No i dobra. W końcu mamy pierwszego maga, można powiedzieć, więc zdaje mi się, że to byłby dobry czas, aby nie tylko oczywiście udać się do osady z tego powodu, że moglibyśmy polewelować, ale też i jakąś tam fabułę może pchnąć, plus ten gość na samym początku tej lokacji pewnie też chciałby sobie z nami porozmawiać, w związku z tym, że udało nam się z sukcesem zakończyć pierwsze polowanie na maga. Moi drodzy, myślę, że bardzo bogaty odcinek nam wyszedł z dwoma bossami, bo myślę, że tego maga można spokojnie właśnie nazwać bossem. Niezła robota, inkwizytorze. Azantin nie będzie już więcej podsycał płomienia, tego swojego głupiego płomienia w osadzie Ashborn. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, no to możemy udać się do Kowala i to bardzo nam rekomenduję, żeby te relikwie czy relikty, które zdobyliśmy z jego ciała, to możemy wykorzystać po prostu na własny sposób u Kowala. Jeśli damy radę sobie tutaj jeśli chcemy przetrwać w ogóle na tych ziemiach, musimy nauczyć się każdej esencji magów do tego, żeby wykorzystać ją przeciwko nim. No i każda magia może tam być mimo wszystko oczywiście w jakiś sposób użyteczna. Dobra, myślę, że generalnie moglibyśmy sobie na tym na spokojnie ten odcineczek, słuchajcie, zakończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny. Na sam koniec zrobimy sobie szybki rozwój postaci, już do Kowala pójdziemy następnym razem. Niech będzie w takim razie level up. Zobaczymy, dwa poziomy możemy wbić, spoko. Już dwa czarne kamienie dostaniemy i jeden szary kamień gwiazdy. Plus na kolejny poziom wcale mi jakoś dużo tej soli nie potrzeba. Ja nie wiem, czy nie miałbym na przykład w inwentarzu czegoś, co byłbym w stanie skonsumować i dałoby mi sól. Bo też takie przedmioty bywały. Można się oczyścić. Możemy się oczyścić od tego znaku, tego spellmarku jakby. I możemy odzyskać nasze ciało fizyczne, w związku z czym będziemy mieli więcej życia na postaci. No możemy użyć takiego innego. I teraz mamy full HP, pięknie. Mamy też od razu widać inny trochę wygląd naszej postaci. No ale chyba, ale nie widzę niczego takiego w sumie, co by mogło nam życie, znaczy przepraszam, mogłoby nam solę dać, więc musimy na tym po prostu poprzestać, ale możemy też zainwestować w witalność, myślę. Przepraszam, to już mamy. Aha! Tą klasową rzecz już mamy. Tu można by było. Tylko musiałbym zainwestować w siłę. Czy ja chcę w siłę? Nie wiem, czy na początku musiał poświęcać ten punkcior. To w sumie też klasowa, czaję. Dobra. Half spear type weapons. No ja w ogóle bym chciał... High blade type male weapons. To tutaj powinniśmy pójść. Dobra. Mamy jeszcze jeden szary, ale tego już nie wykorzystamy.
No tak, Class Highblade oczywiście. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że moglibyśmy w takim razie na spokojnie zakończyć sobie teraz ten odcinek. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału, żebyście też byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami z Salt and Sacrifice. Jeśli gdzieś powiedziałem w odcinku Salt and Sanctuary, to oczywiście wiadomo, o co chodziło, się po prostu przejęzyczyłem i pewnie jeszcze chwilę to potrwa, żebym się przestawił na poprawną tutaj nazwę. Nie kojarzę jeszcze układu całej tej tutaj wiązki naszej, tej bazy wypadowej, ale na pewno też mi to w krew nieźle wejdzie. Widzę, że aszpyrem można by ekwipunek też ulepszyć. Nie wiem, czy to ma sens, szczerze mówiąc. Tutaj bym dwóch jeszcze potrzebował do tego. Łuk można by wzmocnić. Chyba tak na razie nie będziemy robić. Z kolei można wytworzyć sobie na przykład pierścień, który zwiększa maksymalne życie, słuchajcie. I ten efekt też może się nakładać wraz z innymi efektami z innych przedmiotów. Także bardzo fajnie. Zwiększa obronę od ognia, zwiększa atak ognia. Wyświetla trofeum, posiadanie tego przedmiotu. Może wyświetli naszą kolekcję trofeów w tej Padone's Veil. Nie wiem, czy to ma jakiś większy sens, szczerze mówiąc. To jest lekka zbroja, raczej nie chciał iść w lekką. Średnia, może ciężka nawet, z kataną, tak żebyśmy mieli szybkie uniki, tak? Ale dobra, możemy sobie taki... O, proszę, waste not. Nie marnuj niczego, tak? Zatrudni Zakiela czy Zaka po prostu, żeby stworzył nam część ekwipunku Inkwizytora z jakiegoś pokonanego po prostu maga. No dobra, w porządku. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Możemy sobie ustawić ten pierścień od razu. No widać, pasek zdrowia nam się procentowo powiększa, nie? Bo widać, jak ten czerwony pasek się po prostu przesuwał. No i moi drodzy, raz jeszcze dziękuję wam bardzo serdecznie. Widzimy się następnym razem w kolejnym już odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się jutro w kolejnych przygodach w Salt and Sacrifice. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa i do zobaczyska. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.